Partie szykują się do jesiennych wyborów i coraz uważniej patrzą na sondaże poparcia. Ostatnie badania opinii publicznej są coraz łaskawsze dla Konfederacji. Wyciszenie kontrowersyjnych posłów, wolnościowe postulaty i tarcia na opozycji dają Konfederacji nawet kilkanaście procent. Według ostatniego sondażu Ibris na Konfederację chce głosować niemal 9% ankietowanych. W innych sondażach to poparcie przekracza nawet 15%. My nie kierujemy się poprawnością polityczną i stąd nasze wyniki, podkreśla szef koła Konfederacji Krzysztof Bosak. My reagujemy na bieżąco na to, co boli Polaków. Podnoszenie kosztów życia, złe regulacje, błędne wprowadzanie sankcji, zalew polskiego rynku produktami z zagranicy. My o tym wszystkim mówimy, my się tego nie boimy. W ostatnim czasie doszło w Konfederacji do istotnych zmian. Na czele partii Nowa Nadzieja, spadkobiercy partii Korwin, stanął rozpoznawalny w internecie Sławomir Mentzen. To on obok Krzysztofa Bosaka będzie liderem kampanii. I my im ten stolik przewrócimy! Sławomir Mentzen zarządził na początku roku prawybory w Konfederacji o miejsca na listach. Kontrowersje w ich przebiegu doprowadziły do rozłamu. Szeregi Konfederacji opuściło trzech posłów: Artur Dziambor, Dobromir Sośnierz i Jakub Kulesza. Nie taką Konfederację tworzyliśmy. Na wzrost sondażowych słupków mogło mieć wpływ wyciszenie w mediach posłów znanych z kontrowersyjnych antyukraińskich wypowiedzi. Stop ukrainizacji Polski. Janusza Korwin-Mikkego i Grzegorza Brauna. Konfederacja widocznie doszła do wniosku, że można powiedzieć prorosyjska narracja niezbyt dobrze się sprzedaje. Wskazuje politolog Małgorzata Molenda, jednak Konfederacja nadal uważa posłów Brauna i Korwin-Mikkego za ważne elementy ich politycznej układanki. Janusz Korwin-Mikke i Grzegorz Braun są dalej liderami Konfederacji, dalej są posłami Konfederacji, będą kandydowali w zbliżających się wyborach, są naszymi twarzami. Konfederacja stawia też na głosy przedsiębiorców w swoich postulatach. Mówią o ograniczeniu biurokracji i uproszczeniu podatków. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka nie wierzy w dobre intencje Konfederacji. No udają wolnościowców, im jest bardzo łatwo opowiadać o rzeczach, które oczywiście we współczesnym świecie nie będą miały miejsca. Konfederacji sprzyja też spór na opozycji dotyczący startu w wyborach. Donald Tusk chce jednej listy całej opozycji. PSL i Polska 2050 mówią nie. Stąd wzrost poparcia dla Konfederacji, mówi politolog Paweł Momro. Tylko Konfederacja jako rozpoznawalna w szerokich kręgach społecznych została w tym momencie jako jedyna postrzegana w charakterze antysystemowej, niezależnej od całego tego sporu, od tych bloków siły politycznej. Coraz wyższe poparcie oznacza, że przyszły rząd może nie powstać bez posłów Konfederacji. Wszystkie scenariusze są na stole. Jesteśmy partią programową i tego wybierzemy, kto obieca zrealizować największą część naszych postulatów. W każdym razie koalicja i z Prawem i Sprawiedliwością, i z Platformą jest brana pod uwagę, tak? Jest, oczywiście. Prawo i Sprawiedliwość także nie wyklucza współpracy z Konfederacją. Jeżeli chodzi o to, kto z kim będzie startował, na jakich miejscach i jak będzie ewentualnie później budowana większość, to wszystko przed nami. Choć na oficjalną decyzję prezydenta Andrzeja Dudy musimy poczekać, to według wstępnych sygnałów z obozu władzy jesienne wybory odbędą się 15 października.